Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj kontynuacja tematu challenge'u Turora, dlatego że kilku nowych rzeczy się dowiedziałem, między innymi jak widzicie Turor już jednak nie stopuje lochów, czyli to co w poprzednim filmie było pokazane, że tam miał w opisie datę, że stopuje lochy, to jednak teraz taktyka jest troszeczkę zmieniona. Turor się wypowiedział pod tamtym filmem, Turor też do mnie napisał na PW na Discordzie, więc też jego wiadomość tutaj zacytuję i oprócz tego skonfrontujemy jego postać, która no dopiero co wiadomo wystartowała niedawno, dopiero co można powiedzieć raczkuje z top 1 zabójcom na świecie. Pokażę wam do czego tak naprawdę Turor dąży. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę świetne gierki w bardzo niskich cenach. Wystartowała teraz wyprzedaż Water Tiger, która będzie trwała przez jeszcze prawie 2 tygodnie i dzięki niej możecie kupić swoje ulubione tytuły jeszcze taniej niż normalnie. Oprócz tego, zakładając konto z mojego reflinka, który macie pod tym filmem w opisie, dostaniecie 1 euro na start, czyli około 4,50, no i funkcjonuje na Enebie oczywiście jeszcze kodzik Neutral, który daje wam 3% zniżki. Jak widzicie, mamy tutaj na przykład Dying Light'a, najtaniej możemy go kupić za 23 zł, tu klikamy podlicz teraz, no i pytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy, klikamy tutaj, wpisujemy Neutral i dostajemy 3% zniżki, więc myślę, że naprawdę warto i polecam. Kto nie wie o co chodzi, no to w skrócie można sobie obejrzeć poprzedni odcinek, który tam ma jakieś 10 minut, czy tam 13 może, gdzie mówię dokładnie co i jak, ale w skrócie Turor po prostu chce zrobić top 1 zabójcę na świecie. Chce to zrobić przy pomocy oczywiście ogromnej ilości grzybów i po prostu kupowania statystyk za te grzyby. Czy to poprzez przedłużanie gry Fosmoka, czy to głównie poprzez skipowanie gemów i sprzedawanie tych gemów, jak mi zresztą napisał. Do tego zaraz przejdę. No ale okej, myślę, że powolutku możemy zaczynać. Jeżeli interesują was też takie ciekawostki ze świata Shakesa powiedzmy, to możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić subika z dzwoneczkiem, możecie wbijać na Discorda dla widzów, na Twitcha, w przypiętym komentarzu są wszystkie linki i w ogóle pod wczorajszym odcinkiem fajna ilość łapek w górę została zostawiona, więc myślę, że warto wam przypominać i was o to prosić, więc teraz znowu zjedźcie w dół, zostawcie tego kciuka, każdy kto to słyszy będzie mi bardzo, bardzo miło. I okej, możemy chyba zaczynać, tak jak mówię. Kto nie wie o co chodzi z tym challenge'em Turora, to może sobie odpalić poprzedni film na ten temat, który wyszedł chyba we wtorek, tydzień temu równe, zresztą będziecie widzieć, to było jakieś 2 albo 3 filmy temu. W każdym razie Turor chce zrobić top 1 zabójcę i no tak naprawdę co? Pieniądze to jest to, czym będzie chciał to uczynić jakby, czyli bardzo duża ilość grzybów i tak jak mówię, głównie tutaj chodzi o skipowanie gemów, to jest jego taktyka, co mi doprecyzował właśnie z wiadomości, którą zaraz wam przeczytam. No i już się nie będę rozwodził, dlaczego serwer 7 niemiecki, dlaczego to, tamto, bo to wszystko poruszałem w poprzednim filmie. Turor jest osobą, która jest w stanie nawet i 500 razy zrobić legendarny loch, jak trwa przez te 10 dni. To też wam mogę tak w skrócie z poprzedniego filmu zaspoilerować, więc myślę, że jeżeli będzie miał odpowiednie samozaparcie, odpowiednią tam, nie wiem, no odpowiednią ilość czasu i po prostu no głównie tego samozaparcia, bo jednak to wymaga tego czasu troszeczkę, no to myślę, że jest faktycznie w stanie to zrobić. No ale okej, może teraz przejdziemy do jego komentarza spod poprzedniego filmu. I teraz tak, będę go tutaj cytował, więc możecie uważnie słuchać. Ciężki temat ogólnie, zanim stworzyłem postać, nie wiedziałem dużo rzeczy o grze na późniejszym etapie gry. Jest ten bug na kopalnie złota, gdzie po 51% zapełnienie odbierasz razy 2. Nagrywałem wam o tym film, powinniście wiedzieć o co chodzi, jak nie to sobie wpiszecie tam bug z kopalnią złota i wam wyskoczy mój film. Zanim ja wbiję 100. kopalnię złota, ten bug już usuną. No właśnie, bo jak wejdzie nowy backend, który już ma wejść niebawem, już on jest na serwerze beta, jest na serwerze na E3, 21 niemieckim, no to wejdzie, to jakby ten błąd zostanie usunięty, a on na późniejszym etapie naprawdę bardzo dużo daje, to wam mogę powiedzieć, że tę kopalnię złota można pełną, czyli to jest tam, nie wiem, jakieś no dużo milionów, dużo statystyk dziennie, na takim 550 około levelu można odbierać niemalże co chwilę, a jeszcze z tym błędem, gdzie wystarczy tak naprawdę połowa zapełnienia, żeby odebrać ją całą, no to już w ogóle no tych statystyk troszkę się jednak uzbiera. To może ktoś, kto ma niski level, tego nie odczuwa, bo faktycznie to wtedy nie daje tak dużo, ale na późnym etapie gry, w takim lejcie już typowym, to naprawdę ta kopalnia robi robotę. Więc ten bug już usuną z nowym megendem, to mi dużo da na minusie, to akurat prawda. Trochę słabo też, że nie ma partnera w twierdzy, bo te klejnoty na 477 levelu dają 10 milionów, ale trzeba mieć cały czas kontry i tu albo znajdę znajomego, albo będzie ciężko. Sam nie wiem, czy dam radę grać tyle, ale chcę na chwilę obecną.
A po waszych filmach muszę. Pety te z lochów odpuszczam póki co, to stary serwer, walki i tak ciężkie, a mi to niepotrzebne i tak przez parę lat, zanim nie będzie sensownych statystyk. No to jest odpowiedź na to, co ja tam pytałem, czy po prostu nie rusza tych lochów i te pety olewa, czy jednak zrobi te lochy tylko po to, żeby te pety zdobyć. Więc tu jest odpowiedź na to moje pytanie. No i kierowałem się też tym, że Jurik Jurikson z W1 w 5-6 lat krótszej gry wbił to top 15 tej międzynarodowej sali chwały, ale nie wiedziałem, że stopował lochy, plus wtedy nie było kalendarza, dlatego tyle nadrobił, a teraz kalendarza ja nie przegonię, zostawiając lochy. To dwa główne minusy na moją niekorzyść. Skupiam się na druidzie teraz, bo i tak tutaj mogę tylko skipować kopalnię złota, robić misję i w sumie tyle, pozdrawiam. No i właśnie, to jest odpowiedź, to jest tak naprawdę komentarz Turora pod poprzednim filmem na ten temat, no i jeszcze odezwał się do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, to ja zaraz też się do tego odniosę i tam powiedzmy skomentuję, ale również do mnie napisał: siemka, widziałem filmik, fajnie się nagrałeś. Co do tego gryfa, przeanalizowałem wszystko ze Striderem i Rafa97, to są tacy dość kumaci ludzie, zresztą Stridera wam opowiadałem w poprzednim filmie, kto to jest. Rafa97 również taki kumaty człowiek, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te wszystkie obliczenia, kalkulacje i tak dalej, jakieś narzędzia. Plan jest taki, że lecę do 370-380 levela, potem stopuje lochy. No i właśnie tu już jest ta zmiana, bo wcześniej lochy Turor już planował stopować, ale jednak z tego zrezygnował. Żeby jak najszybciej wbić 504 level. Na 504 mam 10 milionów za duży gem, a kopalnię zostawiam na 10. I przez to 10 milionów kosztuje mnie 24 grzyby, więc tanie jednego grzyba niż na 612, ale czas skraca się z 5 lat na 2 max. O co chodzi z tym, że taniej? No bo na 612, jeżeli się nie mylę, to Turor by miał za 25 grzybów, czyli za przedłużenie jednogryfa, by miał właśnie 10 milionów golda. Tutaj jest to tańsze, to myślę, że ten jeden grzyb no nie zrobi tutaj Turorowi różnicy, chociaż wiadomo, to już wychodzi tam, nie wiem, w setki tysięcy grzybów i tak dalej, żeby te statystyki odrobić. No ale głównie tutaj chodzi o właśnie czas, że skraca mu się zdecydowanie, bo ten 504 level wbije naprawdę no maksymalnie, tak jak napisał, że są w 2 lata, bo grając na expa w tym momencie, gdzie gra tak szybko idzie, nie jest to wcale jakieś trudne. Też kopalnia na 10 kosztuje gem 9000 drewna i 3000 kamienia, więc bardzo tanio. No właśnie, tu też chodzi o to, że to jest faktycznie bardzo mądry plan, tak szczerze, no bo zobaczcie, że co prawda statystyki będą kulały, no bo to będzie zaledwie kopalnia na 10 poziomie, ale przez to, że nie dość, że nie będzie aż tyle kosztować grzybów skipowanie, no to jeszcze również surowce, co no wiadomo, jak ja na przykład kopę na jakimś wojowniku czy coś, to trochę tych statystyk mógłbym nafarmić w teorii, ale jednak no tam jest ta 60 kopalnia, więc szybko by mi się po prostu te surowce skończyły i tyle by było z kopania. No a tutaj zaledwie 9000 drewna i 3000 kamienia, więc tyle co nic praktycznie. No a jednak mimo wszystko troszkę tych statystyk dzięki temu nabiję, troszkę dużo, można by powiedzieć. Tak więc taki jest obecnie plan, nie głupi, to już wygląda tak szczerze sensownie i zdecydowanie no 2 lata to już nie jest 5, tak jak ja mówiłem w poprzednim odcinku, że chyba z 5 lat mu zajmie, żeby wbić właśnie taki level, no to już będą tam powiedzmy około 2 lata. Tak więc no, czas się zdecydowanie skraca, no i później skipowanie od groma tych gemów i po prostu te statystyki będą rosły. Wiadomo, że też jakby osoba, która teraz jest top 1 zabójcą, cały czas te statystyki będzie zdobywać, cały czas będzie zdobywać ten level i tak dalej, więc no to jest bardzo rzucenie się na głęboką wodę, to co ja już mówiłem, bardzo dużo potrzeba do tego czasu i tak jak już wspominałem, samo zaparcia, no ale zobaczymy. Wy tam podawaliście różne opinie swoje w komentarzach, pisaliście tak naprawdę, niektórzy pisali, że jak się faktycznie weźmie za to na porządnie Turor, to zrobi, niektórzy pisali, że nie da rady, no opinie były podzielone, ja również w tamtym odcinku swoją opinię dawałem, tak więc po prostu tak wygląda jego plan w tym momencie, teraz już wiemy więcej, znamy szczegóły, więc jak najbardziej jest ok. Zapytałem jeszcze Turora, to już tak też pod odcinek, bo sam znałem mniej więcej odpowiedź, ale zapytałem, żeby mieć taką pewność, powiedzmy, dlaczego akurat wybrał zabójcę, bo tego wam nie wspomniałem.
w poprzednim filmie. No i odpowiedź, która jest taka. Fajnie mi się nią gra, ale głównie za to, że w late game jest przekocur. Chcę mieć jedną postać, z którą będę mógł lecieć po międzynarodową salę chwały, a nie jak druid i reszta, że trzeba mieć 20-30% więcej statystyk, żeby były pewniejsze walki. Plan jest do końca 2023 roku zrobić 150-200 tysięcy statystyk bazowych minimalnie. Więc taki jest plan Turora. No i faktycznie z tym się mogę zgodzić, że zabójca, jak na to, jak te nowe klasy teraz wyglądają, jest taką pewną klasą i faktycznie jest mocny w tym late game i generalnie w tych walkach PvP, ale też muszę tutaj wam zwrócić honor, to jakby pamiętam, że na filmach z S40 na początku wam o tym mówiłem, co jakby było błędem i niepotrzebnie powielałem tą informację bez sprawdzania. Turor mi kiedyś napisał pod filmem, bo ja właśnie pamiętałem, że coś pisali, że zabójca przez to, że ma te dwie bronie, to tam jest delikatnie lepszy od zwiadowcy. I jakby Turor mi napisał, że to chodzi o czar od wiedźmy, że on tam ma 5% dodatkowych obrażeń przez to, że ma dwie te bronie. I ja to zacząłem wam powtarzać, kilka razy w filmie to powiedziałem, bo w ogóle bez sprawdzenia stwierdziłem, że Turor ma rację. Potem to zweryfikowałem i jednak okazało się, że tak to nie działa, że jest to tam jakoś zbalansowane i po prostu te obrażenia zabójca bije nie niemalże takie same jak zwiadowca. Tutaj akurat nie trzeba szukać jego przewagi. Przewaga jest w tym, że atakuje dwa razy i na pewno w takim late game na magów na przykład, jak wejdą takie dwa fajne kryty, to jest to lepsze aniżeli jeden cios od zwiadowcy. Jakoś to tam lepiej wygląda w symulacjach, no ale generalnie jest bardzo, ale to bardzo podobny do zwiadowcy ten zabójca. No a wiadomo, trzeba dwie bronie i tak dalej, więc no jest na pewno droższy. To takie moje sprostowanie w tym momencie. Kilka razy to powtórzyłem właśnie na S40. Turor też nie wiedział, Turor, pisałem z nim tam o tym chwilę, też nie wiedział, też potem dopiero się dowiedział, że ktoś go tam zrobił w konia, powiedzmy ładnie, żeby tutaj nie przeklinać, i właśnie on też to powtarzał, bo uwierzył tak jakby bez sprawdzenia. No i okej, teraz może jeszcze na koniec sprawdzimy sobie, do czego Turor tak naprawdę dąży. Jak wejdziemy tutaj, teraz Turora postać wygląda tak. 2600 zręczności ma w podstawie, jeżeli chodzi o wytrzymałość to ma 2440, no i tu jakieś tam wiadomo boki, no to pierdółki, ale też jak widzicie tyle ma, no i 300, prawie 18 level, zaczął tak jak już wiecie pewnie 13 stycznia 2022 roku. No i teraz sobie wejdziemy tutaj w międzynarodową salę chwały, o której tyle mówimy. No i teraz jak to generalnie wygląda, jeżeli chodzi o zabójców. Jaki tutaj najmocniejszy zabójca jest? No i lecimy sobie w dół, lecimy. Zabójca, no to jest wiadomo, nie jest to klasa, która wyszła razem z grom, bo te trzy podstawowe to jest mag, zwiadowca i wojownik, ale jest to czwarta tak naprawdę klasa od początku, można by powiedzieć. Potem dopiero wychodził tam paladyn, berserk i to są takie w miarę nowe klasy postaci, łowca demonów, druid. No a jednak zabójca jest jedną z takich starszych, ale nie najstarszą. No i okej, lecimy tutaj w dół. No i właśnie, mamy pierwszego zabójcę. Pierwszego zabójcę, którego spotkaliśmy właśnie w tej międzynarodowej sali chwały, jest to Cezar z W23. I z tego co się orientuję, właśnie przy okazji W23 wychodził też chyba zabójca. No i zaraz sobie zobaczymy, tu możemy jakąś walkę obejrzeć. Czemu mi się nie pokazuje? O dobra, teraz mi się pokazuje, jak tutaj ta jego walka wygląda. No tu akurat niestety przegrał, no ale tu widzimy, że przewaga statystyk jest naprawdę kolosalna, jeżeli chodzi o inteligencję i o wytrzymałość. No tutaj i zręczności ma mniej o wiele niż on inteligencji i tutaj jeżeli chodzi o wytrzymałość, to też ma zdecydowanie mniej. Także no nie ma co się dziwić, że przegrał. No ale właśnie to jest na ten moment top 1 zabójca na świecie. No i teraz przechodzimy sobie, ja tu już przygotowałem jakieś konto tymczasowe na to W23, przechodzimy sobie tutaj na jedyneczkę, no i jak widzicie mamy Cezara. To co mówiłem, jest to raczej serwer, top 30 na to zresztą nawet wskazuje, serwer, z którym właśnie ten zabójca wychodził, dlatego że zobaczcie ile tutaj w top 31 tak naprawdę jest zabójców, no bardzo dużo osób nim zaczęło grać, to podobnie jak na przykład, nie wiem, na 35 polskim też w top 30 jest bardzo dużo paladynów, bo ta klasa właśnie wychodziła razem z tym serwerem. No i tak jak mówię, tutaj Cezar wygląda w tym momencie tak, jest to 565 level w tym momencie, tak więc no naprawdę mocny. No i tutaj, tu mamy jakiś opis tam, co on tam zdobywał i tak dalej. No ale to, aha, tutaj są chyba levele.
no 550 15 września 2021 roku, więc od tamtej pory wbił zaledwie 15 leveli, zaledwie, no to jest, chociaż nie, no czy ja wiem, to już jest, no, mamy dopiero luty pierwszy dzisiaj, także no 15 leveli na tym etapie to sporo, z tego co wiem Cezar gra pod Golda, to jakby oczywiste. No ale właśnie, jeżeli chodzi o jego statystyki, no to tak, 62 600 zręczności i 40 000 wytrzymałości. Mówimy tutaj oczywiście o podstawach. I właśnie do tego dąży Turor. Turor chce to dobić, że tak powiem, i od razu przebić. No bo tak jak mówię, on chce zrobić tego top 1 zabójcę na świecie. No czyli tutaj nie wiem, ja nie będę tego liczył, bo mi się nie chce, ale jak ktoś chce, to może policzyć, ile tego skipowania tych gemów, ile tego wszystkiego będzie tu potrzebne, żeby takowe podstawy właśnie sobie dobić. No na pewno dużo. Wiadomo, że Turor pewnie jeszcze legendarnym lochem będzie tam zarabiał. Zarabiał golda ile się da, no ale jednak myślę, że z tym kopaniem gemów to jest najbardziej sensowne i najbardziej takie optymalne, żeby to robić, jak się ma oczywiście dużo grzybów. No ciekawy jestem, jak to będzie. Pamiętajmy, że też Cezar cały czas tutaj zdobywa statystyki. Z tego, co czytałem na tawernie, Cezar około chyba 180 albo no 180 powiedzmy, bo tam 200 to mówił, że nie zawsze, ale około 180 podstaw dziennie zdobywa, czyli no to jest prawie 1100 przez 10 dni, nie? Podstaw, więc no naprawdę, naprawdę dużo. Mówił, że przez ostatnie chyba 2 miesiące po 5000 podstaw, 5500 chyba zdobywał co miesiąc, więc no to są naprawdę na tym levelu już duże ilości tych podstaw. Tak więc no sami widzicie, jak to wygląda. On tutaj cały czas gra. Cezar to jest taka osoba, bo on się właśnie często na tawernie udziela, że jest naprawdę zawzięty i bardzo tutaj się skupia, żeby tą postać jak najlepiej prowadzić. Także powiem wam szczerze, że może być ciekawie, może być na pewno ciekawie. Chyba tyle na ten moment, chyba tyle jeżeli chodzi o ten postać Turora. Za jakiś tam, nie wiem, kilka miesięcy może znowu sobie do niej wrócimy i pokażę wam, jak ona przez ten czas się rozwinęła. No i tutaj tak to generalnie wygląda. To wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Przypominam o tym kciuku w górę, o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. Wbija się na Discorda dla widzów na Twitcha. No i jutro wleci odcinek z naszego zabójcy. Za to ja nie planuję robić top 1 zabójcy na świecie, ale też tam sobie pogrywamy na S40, więc chyba jutro, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wrzucę właśnie jakiś odcinek z niego, gdzie tam sobie loszki poklikamy. To tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.